No jest dobrze. Jest dobrze, ale tak naprawdę robota jest wykonana dopiero połowicznie, więc absolutnie nie ma się co podniecać, bo jutro jest trudno. Okej, fajnie mieć punkty za dzisiejszy dzień, najwięcej, ale pamiętajmy, że jutro jest bardzo długi, trudny dzień z naprawdę takimi klasycznymi, trudnymi odcinkami, jak chociażby kamionki czy rościszów. Będzie ciężko, ale będę próbował. Prowadzisz, więc możesz ocenić konkurencję dzisiaj. Trudno oceniać w połowie rajdu. Dużo się działo na odcinkach i odcinki były chytre, było dużo pułapek, dużo piasku, dużo narzucanych kamieni. Myślę, że na podsumowania to będziemy mieli czas dopiero po rajdzie, a teraz trzeba się skoncentrować na tym, żeby jutro jak najlepiej zrobić robotę. Przejechałeś cały dzień czysto? Tak. Bez żadnych najmniejszych problemów. Czyli spotkałem jakieś krzesło na środku odcinka jednego. Tak, no z jakimiś tam drobnymi przygodami, ale bez większego uszczerbku na czasie. Jak oceniasz poziom Enek? Znaczy, powiem szczerze, że spodziewałem się, że będą jeszcze szybsze, ponieważ nie jest tajemnicą, że Enki według nowej specyfikacji mają pomiędzy 25 a 30 koni więcej. I patrząc na to, jakie szybkie były Enki w zeszłym roku, spodziewałem się, że będą od nas stanowczo szybsze. Natomiast pamiętajmy, że w Polsce jest bardzo dużo odcinków bardzo szybkich, gdzie skrzynie biegów S2000 się kończą, nie mamy dużych maksymalnych prędkości, gdzie później są odjazdy z wolnych prędkości, gdzie znowu Enka będzie dobra, bo ma duży moment obrotowy. Ja bym Enek jeszcze nie skreślał, tym bardziej, że Kai to pokazuje, że można jechać nimi bardzo szybko. Aczkolwiek powiem szczerze, spodziewałem się, że będą wszystkie Enki szybsze. No jutro są kamionki, więc tak naprawdę to jutro zobaczymy, co się może wydarzyć. Tak, ale najpierw jedziemy kamionki pod górę, a później zjeżdżamy w dół, więc przypuszczam, że w dół auto S2000 powinno być lepsze, bo jest lżejsze, można później hamować. Natomiast faktycznie pod górę i na tych długich, prostych Enki powinny wyraźnie mieć przewagę.